Zrównoważony rozwój. Z pewnością wielokrotnie słyszeli Państwo tą frazę. Teoretycznie chodzi w niej o połączenie interesów społeczeństwa i zrównoważenie racji ekonomicznych oraz ochrony przyrody. A co tak naprawdę kryje się pod zrównoważonym rozwojem? Czy chodzi naprawdę o ochronę planety? Czy może mówimy o groźnej, utopijnej ideologii, którą już kiedyś w Polsce przerabialiśmy? Więcej o zrównoważonym rozwoju mogą Państwo dowiedzieć się w najnowszym, 22. numerze magazynu PCH24 co tydzień. Zapraszam do pobrania.